zawiedli. Co się stało? Co się stało? Nie wiem, przestała jechać. To jest podwaga 80 kg. Ustawione? Tak. Zobacz. Mnie bardziej sprzęgło interesuje. Ośkę mi urwie. Widziałeś jak wsiadła? Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Moja, będzie klops. Wytrzyma. Nie trzyma? No, raczej tak. Ja tu się boję. O, w lepach. No, mam. Się wygięła w drugą stronę. Ośka w drugą stronę się wygięła. Że tak się. No. Ale... Zobacz. Jednak byłby za mały. No za mały, no wyglądałeś. No. Jakbyś powiem, na 110 tak, jechał. Jak pierwszy raz. Ty dym. To mówisz, ta niepotrzebna będzie? Kamera? Możesz z tej nagrywać, też to w rękę sobie weź. Ale jak ty mi potem to przyszłeś? Ja ci to dam. Siema Julas! Siema. Jak tam? Pokaż sprzęta. No, można powiedzieć same cacko. Miała być beta. No. Miałabyś być beta, a jest co? Rieju. Leo Vinci, oryginał? No. No co byś powiedział, że nie oryginał? Oryginał czy no, nie? No oryginał, no. Oryginał. Zarejestrowany? Chyba nie bardzo. Ale tu zawiasy też są fajne, założone. Przód. Nie? No. A, tu jest do wpisania na zawody, czy coś. Albo ten. Licznik, bo na początku to ja bym musiał licznik kupić, żeby był. I potem dopiero robić zaczynamy. Ale hamulce masz dobre, wiesz? No tak, no i żeby to, a to masz papiery do tego? No są. No to żeby, ale zarejestrowane jest, nie? Nie. Do zarejestrowania. To licznik musisz mieć kierunki, nie? Lub... Wszystko no. Będzie. Wszystko jest. Co mi czego Olek nie zrobi, o. No, wszystko będzie. A jak nie, to przyjedziesz do nas, do Oskara. My w ogóle z Oskarem chcemy otworzyć warsztat. Będziemy robić na czuja kierunkowskazy, zakładać lampy, regulować te zawieszenie, stopki. Wszystko będziemy robić. Jak Olas nie będzie miał czasu, to przyjedź do nas. Zawsze ci zrobimy. A ja sobie na przykład ten, wymieniłem całe te podnóżki pomalowane na czarno. O. No, plastiki to je po prostu sprzedam, kupi się żółte, bo żółte ogólnie są bardziej oryginalne od tego. I ta taka limitowana edycja tej okrainy będzie. Super. No wiesz, no na początek, a potem sobie wszystko zrobić, nie? No. Airbox, patrz, wszystko. W temacie. Świeży motorek. No i 2.11. No. Jaki koszt? Teraz ten w stanie? No. 4 coś. 4 coś tysiąca. Takiego trupka do zrobienia to nawet za 2,5 można dostać. No, ze sendę, jakąś nie sendę, taką w miarę. Ale wiesz ile to kasy kosztuje, żeby to zrobić? Powiedz. Powiedz, Julek. No co, no wał z 50? 6 stówek, cylinder z 6 stówek, łożyska, no, niełożyska. I tak wszystko policz. Jakiś sprzęgło z 4 stówki, wydech z 1000. No i ci wychodzi potem ile? Czwóreczka. No, czwóreczkę dasz ponad, czwóreczkę włożysz. Jak przekombinujesz, to jeszcze zatrzesz parę razy? Bo jak zmieniasz, nie? No to jest to, że jak tu chcesz coś zrobić porządnie, to albo wykładasz ze 3-4 tysiące od razu, to robisz cały silnik, a nie zmienisz cylinder, łożysko jebnie, wysypie się.
potem sprzęgło nie domaga, potem coś gaźnik za mały zalewa, nie za mały. Ale Olas dobrze zrobi, nie? No, no już mu dobrze chodzi, a tam on za dużo już z tego nie wyciśnie. Z tego? Z tamtego. Z tamtego? No z tamtego to już... Z tamtego to już jest końcówka, cylinder, bo tam jest 50 czy 70? 50. To jeszcze trochę, ale to szału już by nie zrobiło. Bo on już jest, jakby no wszystko ma ten... Cylinder jest tylko chiński, nic więcej. Chin, nawet nie oryginał. I na Chińczyku tak chodzi dobrze? No. Wydech ładny. Ładny wydeszek, nie? Ale 50, seryjna, oryginał. No, trochę porobiona. Ale co, porting był robiony czy co? Nie, magnetą to było i... A to silnik, no. W cylindrze coś tam pogrzewane nie. było. Oponkę też zacną masz, widzę. Fajna, mięciutka klei. Będę mógł się bujnąć? No, pewnie. Dzień dobry. Dzień dobry. O, Pesiu. Towarzystwo. Jakiej produkcji to jest Rieju, powiedz? No, z, ja wiem, z jakiej, jakiego kraju, czy? No tak. To włoskie jest. Włoskie? Nie wiem, w sumie. Włoskie? Albo w Hiszpanii tym bardzo. No. Hiszpańskie. Szerko chyba też jest hiszpańskie. No, szerko też. Coś przerabiałeś, czy masz na oryginale? Oryginał. Oryginał. A będzie robione. Na co? No będzie FOT w środku. Zapomnę. No. Ale jakie tarcze masz z przodu? A co tak wolno jechałeś? No bo on mi się zalał. Ajaj. Temu ja musiałem kopać. A ta beta mu chodzi, ty, powiedz. Nie? No. Nie, ja jeszcze, no. Ja musiałem jeszcze po paliwo jechać. Aha. No bo nie, jedna para. Ale powiedz, no piękna jest ta beta, nie? Jolak, tak, powiedz. No, no przyznam się, no ładna. Powiedz, jest, no. no powiedz. Taką w garażu to bym chciał mieć, wiesz? Chociaż na nią patrzeć. Dla Kuby na przyszłość. Dla Kuby, no. Jak będę strzelał, to się odezwę. Dobra. Ale kiedy Kuba by ten mógł po ulicach tym jeździć, jeny. Trochę czasu. 8 lat. Od ilu lat od można? 13, od 14. Od 14. Kuba ma 8. No, to jeszcze 6. Ale nie, naprawdę. Zleci. Kolor będziesz zmieniał? Okleina jakaś, ta, coś? Tak, będzie najprawdopodobniej żółte plastiki robił i okleinę czarną dawał. Uff, będzie kozacko. Bo te laki dają roku tam trochę, serio. Tak. To co, Julek? Ja startuję. Odpal, Julek. Dasz radę? Tak. Ja, no, czy znowu da się kopać? Będę kopał. Chyba beta mocniejsza. Beta mocniejsza, ale jak sobie Julek zrobi, to co chce zrobić, to będzie kozak. Start ma trochę słaby, ale... Dają wysoko kręcić sobie szła. Zaraz zakręcimy, jak pies tam minę. Piesek nie denerwował. Uuu,
Co się stało? Coś stało. Nie wiem, przestała jechać. Przestała jechać? No, jakby paliwa nie było. No to patrz, może kranik. No jest. A kranik? No kranik jest odkręcony. No, to rezerwę może daj. Może kranik jest brudny, to rezerwę daj. Zawsze jak coś musi być dobrego, to musi się w tym samym czasie popsuć. A widzisz, kranik masz zepsuty. Będę jechał. Teraz się przejeżdżę. Dobra, ty wchodzi. Miałem. Co? Z dwójki było rusane. Co? Z dwójki ruszyłeś? Tak. Miałem luz, no bo go odpaliłem, nie? No. Dałem na dół, to nie wiem, drugi luz chyba się wbił, nie wiem. Między trójką a dwójką. Jak się wkręci, to jakoś idzie, nie? Ale beta... Musisz zmienić koniecznie. Jeszcze zobaczymy, jak go przerobię. Zobaczymy. Tak. Chcę pierwszy przetestować. A mogę jeszcze beton? No, dla porównania? Nie do końca, bo mam sportowe magnety, nie chcę, żeby wał mi wyleciał. Co muszę robić? Nie do końca, bo mi wał wyleci. Dobra, nie do końca. Bo mi wał, mam sportowe magnety. A tu wszedł w odcinkę i no ucięło. To nie wiem, chyba miałeś... Nie wiem. Dobra. Beta idzie. Na luzaku po prostu. Super. Polecam każdemu betę. Zawsze mówię, że beta jest najlepsza. Beta kozacka! No to... Jeździłeś Julektem? Ja jechałem. Tak? No jechałem. No i co? No to wiesz, jak ja jechałem jeszcze Olka betą, tą wiesz, białą. No. To tamte bety nie miały szans. Oskar, tobie nie proponuję!
Zawieszenie mam bardzo miękkie. A powiem ci, że to z jedynki, bo ja w ogóle nawet w rezo nie weszłem. No tym, nie? Ale to jak w rezo idzie, to ci się normalnie wyrywa. Ale to nic, przerobisz ją, Julek. Będzie dobrze. I będzie dobrze. Jeszcze jest do prawo jazdy, jeszcze do lipca to wiesz. No, a powiedz, a kiedy bierzesz się za nią? Jak będą pieniądze. A, no. Na wiosnę już będziesz robił, miał? No, na pewno. Super. A to jest ta na sprzedaż, w ogóle ona będzie, nie? Nie, zostaje dla mnie. Aha, dobra. Ustańcie obok nich. Nie, ja nie staję. A już i tak zrobiłem ci zdjęcie, na Instagrama poszło. Ale jaja, Julek nie chce być, a będzie wszędzie. To tak jak Olas. Nie martw się, super. Gdzie nas żebiliście? Kurde, ale beta 50. Rieju też dobre. Też dobre. A jeszcze ma skuter, co normalnie też na koło wyrywa. To co, zrobię parę gum na grafie? Dzięki, że wbiłeś. Super było, nie? No! Czy nie? Nie, no super! Super! Tomek, progres na kole mam. Nara, hejos!